Wszystkim dzień dobry, witam was serdecznie w nowym holu Mierzymy z Shein. Dzisiaj już w takiej typowo jesiennej stylizacji zaprezentuję wam moje nowe jesienne zamówienie. Mam wam do pokazania naprawdę perełki na okres jesienny, ale zaprezentuję wam również kilka rzeczy na okres wakacyjny. Zamówiłam po prostu te rzeczy z myślą o kolejnych wylotach, o kolejnych wakacjach. Być może też się wybieracie jeszcze gdzieś w tym roku na jakiś urlop, dlatego też zaprezentuję wam naprawdę świetne rzeczy. Mam nadzieję, że coś wam się spodoba. Tradycyjnie przypominam o moim kodzie zniżkowym, który wyświetla wam się teraz na ekranie i pragnę was poinformować, że jest to nowy kod zniżkowy. Możecie go również skopiować bezpośrednio z opisu tego filmiku i w opisie zostawiam wam też linki do wszystkich produktów. Tam też zostawię wam informacje o rozmiarze, na który ja się zdecydowałam. Ponadto przypominam oczywiście o darmowej dostawie oraz o darmowym zwrocie za pomocą paczkomatów InPost oraz za pomocą Poczty Polskiej. Myślę, że to wszystko, co chciałam wam powiedzieć na wstępie. Teraz rozsiądźcie się wygodnie. Kawka albo herbatka w dłoń, albo jakieś pumpkin spice latte, a ja zaprezentuję wam, na co się tym razem zdecydowałam. Życzę wam miłego oglądania. Zacznę od kamizelki, która jest absolutnym hitem i na pewno widziałyście już ją w wielu inspiracjach, na przykład na Instagramie. Dokładnie taką samą kamizelkę możecie kupić w Zarze, natomiast oczywiście w Zarze jest ona o wiele droższa. Tego typu kamizelki są obecnie bardzo modne, możemy je wystylizować na wiele sposobów i ja stwierdziłam, że zdecyduję się na taki modowy element do mojej garderoby, ponieważ te kamizelki bardzo mi się podobają. Szczególnie widzę ją w takiej sportowej stylizacji, na przykład z bluzą, do tego leginsy, beżowe skarpetki, agi i będę już gotowa do wyjścia. Ja już często wam mówiłam o tym w moich filmikach, natomiast jeżeli widzicie jakąś rzecz w Zarze i bardzo się ona wam podoba, natomiast chcecie za nią zapłacić mniej, to koniecznie zobaczcie, czy nie jest ona czasami dostępna na Shein, ponieważ większość, zdecydowana większość ubrań jest również dostępna na Shein, czego idealnym przykładem jest ta kamizelka. Jest ona naprawdę identycznie wykonana, ma identyczny kolor, nie różni się absolutnie niczym, poza oczywiście ceną. Z moim kodem zniżkowym macie ją jeszcze taniej, tak więc zdecydowanie warto jest ją kupić na Shein, jeżeli ten egzemplarz wam się podobał i nie chcecie czekać do wyprzedaży, to to jest idealny moment, aby właśnie taką kamizelkę zakupić. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podoba wam się trend na tego typu kożuchy, czy jesteście na tak, czy na nie. Z miłą chęcią poznam waszą opinię. I druga rzecz, która jest dokładnie taka sama jak w Zarze, to ta przepiękna ramoneska wykonana ze skóry ekologicznej. Tego typu ramoneski były już modne w zeszłym sezonie i również one w Zarze były dostępne. Natomiast ja nie do końca wiedziałam, czy będę się dobrze w nich czuła i stwierdzam, że to jest naprawdę świetny krój, również taki bardziej sportowy. Ja zdecydowałam się na taką grafitowo-szarą wersję kolorystyczną, ponieważ zdecydowaną większość ubrań w mojej szafie, w mojej garderobie jesiennej mam w kolorze beżowym, brązowym i jednak chciałam coś nowego, żeby troszeczkę przełamać tą ciepłą kolorystykę i zdecydowanie to był dobry wybór. Ja akurat mam tutaj rozmiar M, który również świetnie leży. Raczej jest to kurteczka oversize'owa. Ona nie powinna opinać naszej sylwetki, powinna być taka luźniejsza, delikatnie właśnie oversize'owa, ale uważam, że ten krój zdecydowanie nada uroku każdej stylizacji. I tutaj ponownie, jeżeli te ramoneski podobają wam się w Zarze, to zdecydowanie warto jest rozważyć zakup tej ramoneski, ponieważ jest ona o wiele tańsza, wygląda dokładnie tak samo, nie różni się absolutnie niczym, więc po co przepłacać? Tak naprawdę płacicie połowę tyle co w Zarze, a macie równie piękną ramoneskę, którą wykorzystacie sobie na okres jesienny. W obecnych trendach na okres jesienno-zimowy w dalszym ciągu królują sweterki w paski. One były już modne w zeszłym sezonie i ja również taki sweterek posiadałam, natomiast tym razem chciałam coś zapinanego na guziki. I ten model bardzo mi przypadł do gustu. Jest to klasyczny sweterek z bardzo grubego materiału. Naprawdę nie spodziewałam się, że ten materiał będzie aż tak gruby, mięsisty. I zdecydowanie będzie to sweterek, który będę nosiła bez kurtki na takie cieplejsze jesienne dni, ponieważ on jest naprawdę bardzo, bardzo cieplutki. Jest to klasyczny sweterek w kolorze złamanej bieli z dodatkiem czarnych paseczków i wyróżnia się tymi cudownymi złotymi guzikami. Uwielbiam takie detale. Jeżeli chodzi tutaj o rozmiarówkę, to ja zdecydowanie mogłam zamówić rozmiar mniejszy, co nie zmienia faktu, że oczywiście będę go nosić i będę z niego bardzo zadowolona, ponieważ będzie pasował mi do wielu stylizacji, szczególnie z jakimiś chinosami albo z jeansami, więc
jest taka klasyka, którą zdecydowanie warto jest mieć w swojej szafie. Sweterek jest bardzo ładnie wykonany i czegoś takiego nie widziałam w żadnej sieciówce. Teraz zaprezentuję Wam kurtki na okres przejściowy, które w mojej opinii idealnie sprawdzą się na obecny czas, kiedy jeszcze nie jest aż tak bardzo zimno, ale jednak warto już coś dla siebie zarzucić. Pierwszy model to była moja miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ to jest taka idealna smart casualowa kurtka w kolorze beżowym. Ten beżowy delikatnie się błyszczy, a taką delikatną perłową poświatę i jak widzicie jest tutaj czarne wnętrze oraz taki czarny kołnierz. Dodatkowo są również czarne napy. Bardzo mi się ta kurtka spodobała ze względu właśnie na swoje połączenie kolorystyczne, gdyż tak jak mówiłam Wam przed chwilą, ja mam bardzo dużo beżowych, brązowych rzeczy w swojej szafie, dzięki czemu będzie ona idealną bazą do wielu stylizacji i do wielu rzeczy będzie mi pasowała. Ja akurat mam tutaj rozmiar S i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ona leży idealnie. Jest to raczej taki krótszy model, natomiast myślę, że na pewno wielu z Was się spodoba. Bardzo fajna kurtka, która na pewno też posłuży mi na wiele sezonów, ponieważ jest bardzo uniwersalna, a co najważniejsze, niezwykle stylowa. Druga kurtka natomiast jest w kolorze czarnym i ma bardzo ładne pikowanie. Dodatkowo są brązowe guziki i jeżeli chodzi o ten model, to on już jest taki bardziej sportowy. Ja zazwyczaj chodzę jesienią w trenchach, ewentualnie w ramoneskach, dlatego też potrzebowałam czegoś takiego bardziej uniwersalnego. Jeżeli chodzi o te kurtki, to też były dostępne inne wersje kolorystyczne, niemniej ja potrzebowałam czarnej klasyki. Ta kurtka ma też taki prosty, klasyczny krój. Jest ona raczej krótsza, nie mamy żadnych tutaj kieszonek po bokach, tylko i wyłącznie mamy takie atrapy tutaj na górze. Uważam, że to jest bardzo fajny model, obecnie też bardzo modny, ponieważ zapewne jeżeli byłyście ostatnio w jakiejkolwiek sieciówce, to widziałyście podobne modele, a ja zdecydowałam się na taki model z Shein i jestem z niego bardzo zadowolona, w związku z czym mogę Wam go również polecić. Kolejna rzecz w iście jesiennym klimacie to ta przepiękna kamizelka. Ja posiadam bardzo podobny model, natomiast jest on wykonany ze skóry ekologicznej i zamawiałam tą kamizelkę chyba 2 lata temu. Na pewno kojarzycie ją z moich filmików. Ja bardzo często tą kamizelkę noszę, bardzo ją lubię, ona świetnie mi się sprawdza, szczególnie właśnie w dni, kiedy nie chcę ubierać kurtki, ale jednak chcę, żeby było mi troszeczkę cieplej. Dlatego też zdecydowałam, że zamówię sobie coś bardziej przełamującego, coś bardziej takiego świeżego, jaśniejszego i zdecydowałam się na taki klasyczny, beżowy model. Bardzo podoba mi się fakt, że mamy tutaj taliowanie. Mamy również, jak widzicie, dłuższy kołnierzyk, dzięki czemu tutaj nie musimy ubierać szalika. Całość jest zapinana na zamek. Dodatkowo są również napy, które są w kolorze beżowym, więc fajnie, że całość jest taka bardzo neutralna i spójna. I co najważniejsze, mamy również kieszenie po bokach. Ta kamizelka jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Na stronie były dostępne jeszcze inne kolory, więc jeżeli chciałobyście coś innego niż beż, to jak najbardziej znajdziecie coś dla siebie. Dla mnie to jest taki klasyk i ja też często na przykład w moich przeglądach mówię Wam, że warto kamizelkę mieć w swojej szafie, ponieważ dopiero jak faktycznie będziecie ją miały, to zobaczycie, jak często będziecie ją nosić. Ja kiedyś myślałam, że kamizelek nie będę aż tak często nosiła, szczególnie takich sportowych, ale wbrew pozorom jest to taki mój niezbędnik. Więc teraz naprawdę bardzo cieszę się na ten beżowy model. Znacie mnie doskonale, wiecie, że ja uwielbiam bufiaste rękawy, dlatego też ta kurtka to jest strzał w dziesiątkę. Ona też jest taka delikatnie krótsza, natomiast nie jest typowo odcinana pod biustem, rzecz jasna. Ma bardzo ładny, uniwersalny kolor jeansowy i ja potrzebowałam takiej kurteczki do sukienek na chłodne letnie wieczory, żeby właśnie móc na sukienkę taką kurteczkę zarzucić. Jeżeli chodzi o skład tej kurtki, to już Wam go tutaj przeczytam. Mamy 86% bawełny, 8% wiskozy i 6% poliestru. Też bardzo podoba mi się ten odcień jeansu, ponieważ jest niezwykle uniwersalny i właśnie pasuje mi do wszystkiego, a ja bardzo lubię takie uniwersalne modele. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak ta kurtka Wam się podoba. Teraz przejdziemy sobie do rzeczy, które zamówiłam z myślą o moich ostatnich wakacjach. Co prawda paczka przyszła do mnie, jak już była na wakacjach, ale nic straconego. Myślę, że to nie był ostatni mój wylot w tym roku, więc na pewno sobie jeszcze te piękne kreacje wykorzystam, a naprawdę mam Wam do pokazania istne perełki. I pierwsza sukienka to jest
obecnie najmodniejszy model z motywem róż. Ja już w ostatnim bodajże holu z Shein mówiłam Wam, że przez całe lato szukałam sukienek, koszul, bluzek, strojów kąpielowych właśnie z motywem róż i dopiero teraz, kiedy przyszedł okres jesienny, znajduję takie perełki. I pierwsza właśnie taka perełka to jest sukienka w kolorze różowym. Zastanawiałam się między kolorem jeszcze brązowym, ale jednak ja kocham róż i myślę, że na okres letni, wakacyjny róż to jest strzał w dziesiątkę. Mamy również tutaj taki paseczek na brzuchu, który jest również tą różą wykończony oraz sukienka ma przepiękny rozporek na prawej nodze, dzięki czemu nasza noga jest cudownie wyeksponowana. Jest to krój ołówkowy o długości 7/8 i co prawda na wieszaku ta sukienka się nie prezentuje, ale jak ona się prezentuje na sylwetce, kochane, to jest po prostu coś przepięknego. Nie miałam wobec tej kreacji aż takich oczekiwań, ponieważ ta sukienka nawet na Shein jest bardzo tania, chyba kosztuje 50 zł, a z moim kodem zniżkowym jeszcze taniej, ale naprawdę jestem zachwycona. Nie spodziewałam się, że będzie ona aż tak pięknie podkreślała całą sylwetkę. Jest rewelacyjna, tak więc jeżeli szukacie pięknej, eleganckiej sukienki, to ten model Wam polecam. I tak jak mówię, był jeszcze dostępny kolor brązowy. On delikatnie czymś się tam różnił, jeżeli chodzi o te róże. Natomiast jeżeli nie lubicie takich wyraźnych kolorów, to daję Wam znać, że znajdziecie również coś bardziej neutralnego. Druga sukienka to ponownie model, który przerósł moje oczekiwania i nie spodziewałam się, że będzie ona aż tak piękna i nie spodziewałam się, że będzie wyglądała jeszcze lepiej niż na modelce na stronie. Jest to sukienka w kolorze chabrowym i mamy pomarańczowy motyw pantery, ale co robi największą furorę, to to wykończenie z przepięknego paska cyrkoni, które również delikatnie eksponuje naszą nogę. Sama sukienka jest rewelacyjnie wykonana, ponieważ mamy tutaj również typowy gorset, są fiszbiny, dzięki czemu nasza sylwetka jest pięknie podkreślona. Trzeba również ubierać stanikat, ponieważ tak jak mówiłam, są tutaj fiszbiny również na górze. Sama sukienka również jest wykończona bardzo ładną hiszpanką. Jak widzicie, ta hiszpanka również tak bardzo ładnie się zakłada, co również daje dodatkowy efekt wow. Ja jestem zachwycona, naprawdę, to jest tak cudowny model, już nie mogę się doczekać, aż tą sukienkę ubiorę na jakieś wyjście. Nie widziałam nigdzie takiego modelu, jeżeli lubicie się wyróżniać, jeżeli lubicie błyszczeć, to na pewno ta kreacja Wam się spodoba. Prawdopodobnie przez długi czas nie będę Wam pokazywała już żadnych letnich sukienek, więc ostatni model, jaki mam Wam do zaprezentowania, jest ponownie w kolorze różowym. Jest to sukienka z długim rękawem. Mamy również tutaj wycięcia, które eksponują nasz brzuch. Mamy również falbany tutaj na dekolcie, czyli to, co uwielbiam najbardziej. I sam dół jest również stworzony z kilku falbanek. To jest sukienka, która bardzo mi się spodobała i w mojej opinii jest to sukienka idealna na co dzień, wykonana z bardzo delikatnego, przewiewnego materiału. Bardzo ładnie podkreśla naszą sylwetkę. Dekolt na szczęście nie jest zbyt duży, zbyt wulgarny, co ogromnie mnie cieszy, ale też podoba mi się fakt, że ona ma długie rękawy, gdyż zdecydowana większość moich sukienek, które posiadam, jest z krótkim rękawem. Na takie chłodniejsze wieczory zdecydowanie mi się przyda, więc myślę, że dopiero tą kreację ubiorę albo na następnych wakacjach, albo dopiero po prostu latem. Co nie zmienia faktu, że bardzo cieszę się, że trafiła ona do mojej garderoby. To tyle, jeżeli chodzi o odzież. Teraz zaprezentuję Wam dwie pary butów. I pierwsza z nich to buty, na które czekałam, uwierzcie mi, całe lato. One cały czas były wyprzedane, aż w końcu teraz w październiku udało mi się je dorwać. Są to bardzo ładne klapki, które są wykonane z połączenia dwóch materiałów. Tutaj mamy zamsz, natomiast pod spodem jest skóra ekologiczna. Zdecydowałam się na beżowo-czarną wersję kolorystyczną, gdyż chciałam coś takiego bardziej delikatnego, co będzie pasowało mi do praktycznie wszystkich ubrań. Niestety zamówiłam, wydaje mi się, rozmiar za duży. Czytałam recenzje, żeby wybierać swój rozmiar. Czytałam też, że podbicie są dosyć niskie, ja mam wysokie podbicie, więc też nie chciałam zamawiać rozmiaru mniejszego, ale wydaje mi się, że rozmiar mniejszy wyglądałby troszeczkę lepiej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że te buty są naprawdę świetnie wykonane. Ja już niejednokrotnie Wam o tym powtarzałam, ale buty z Shein są naprawdę rewelacyjne. Ja mam naprawdę już wiele par, które noszę przez lata i nic się z nimi nie dzieje, tak więc zdecydowanie warto jest się skusić na buty z Shein, ponieważ one mają dokładnie taką samą jakość jak buty dostępne w sieciówkach, ale jeżeli chodzi o ten model, to one są bardzo ładnie odszyte, nie ma żadnych wystających niteczek, nie ma żadnego kleju, który się tutaj po prostu po bucie ciągnie, są rewelacyjne.
No i nie dziwię się, że przez tak długi okres były wyprzedane, ponieważ wiele osób sobie je chwali. Tak więc jeżeli szukacie takich bardzo ładnych, uniwersalnych klapek na lato, to ten model mogę Wam serdecznie polecić. Ostatnia rzecz, jaką mam Wam do pokazania, to buty, które marzyły mi się już naprawdę bardzo długi czas. I tutaj ponownie widziałam je na Instagramie, widziałam je na TikToku i wiedziałam, że to jest model, który bardzo mi się przyda na jesień i na wiosnę w sumie. A są to takie beżowe mokasyny na podeszwie w kolorze takiej złamanej bieli. Mamy również delikatne zdobienie. To jest taka zawieszka wykończona złotymi kółeczkami. I to są właśnie buty, które na pewno wykorzystam sobie w połączeniu z trenchem albo z tymi kurtkami przejściowymi, ewentualnie z tym sweterkiem, paski, dokładnie z tym. Bardzo uniwersalny, klasyczny model, który będzie pasował mi do jeansów, do krótkich spodenek, na przykład, które mam dzisiaj na sobie, albo po prostu do klasycznych chinosów. Piękny model, niezwykle wygodny, co prawda chodziłam w nich tylko po domu, żeby sprawdzić, czy na pewno zamówiłam dobry rozmiar, ale już czuć po prostu, że one są wygodne dosłownie jak kapcie. Jeżeli jesteście zainteresowane innym kolorem, to wejdźcie koniecznie w link w opisie tego filmiku, ponieważ gama kolorystyczna tych butów jest ogromna, naprawdę, nie spodziewacie się, ile kolorów jest dostępnych. Ja wybrałam sobie taki klasyczny beż, gdyż ponownie najwięcej butów jesienno-wiosennych mam w kolorze czarnym i chciałam po prostu czymś jaśniejszym przełamać moją kolekcję. Dajcie znać, jak ten model Wam się podoba, ponieważ ja jestem w nim zakochana. Tymczasem, kochane, to wszystko w moim dzisiejszym haulu Mierzymy z Shein. Dajcie koniecznie znać, co najbardziej Wam się spodobało, a co najmniej. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Tak jak zawsze, jeżeli kupiłyście w ostatnim czasie coś ciekawego na Shein, to podzielcie się swoimi perełkami na dole w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co udało Wam się dorwać. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!